Hattrick erfrischt und entspannt die Haut. Das Beste, was ein Rasierwasser versprechen kann. Witajcie moi drodzy, witam was na kolejnym goleniu. Dzisiaj golenie inspirowane przede wszystkim przez was i dla was. Wybrałem takie golenie dzisiaj razy trzy. Razy trzy, które wiele razy po stokroć powtarzało się na waszych prośbach. No i postanowiłem je spełnić. Wybrałem po prostu dzisiaj razy trzy z marką Miule. Z marką Miule, której myślę, że przedstawiać wam nie trzeba. Nie trzeba, ponieważ marka Mule, czyli Młyn Miule, można by tak powiedzieć, jest marką niemiecką, solidną. Na naszym rynku jest coraz bardziej rozpoznawalną. Sama charakterystyka firmy, myślę, wszystkim jest bardzo dobrze znana, a co przede wszystkim marka, która proponuje, powiedziałbym, taką solidną jakość za rozsądne pieniądze. I dzisiaj tak, z waszego polecenia mydło Miule, to jest razy jeden, wybrałem żyletki Miule, oczywiście streetami na razie odpoczywam. Streetami na razie zostawiłem sobie takie ostatnie golenie dla was podsumowujące już niedługo. No i razy 3, czyli maszynka o dźwięcznej nazwie Miule R106. R106, lecz jest to klasyczny model z głowicą R89, czyli taka maszynka drogowskaz, również przeze mnie uważana za bardzo dobry wybór, solidny wybór dla kogoś, kto zaczyna przygodę z tradycyjnym goleniem, ale przede wszystkim szuka, powiedzmy, maszynki na długie, długie lata golenia i nie chce tutaj, że tak powiem, chcę przy niej zostać. No to wtedy naprawdę ja za każdym razem polecam, czy to z wyboru maszynek Edwin Jagger, czy maszynki Miule. Są to naprawdę, naprawdę bardzo dobre, jakościowo wykonane, w 99% wykonane, naprawdę w 100% jakościowo dobrze spasowane. No i dzisiaj tak, dzisiaj Miule, żebym się tutaj za daleko od brzegu nie odpłynął, Miule wybrałem sztandarowy produkt, który być może jest ich mydłem do golenia. Przede wszystkim sztandarowy produkt, jeśli chodzi o zapach. W ich ofercie ostatnio pojawiła się nowość, mięta grejpfrut, która raczej zyskuje antyfanów niż fanów. Ja pozostanę przy klasyce i tą wam również będę polecał, drzewo sandałowe, które tutaj można zaobserwować, nawet jest ono, że tak bardzo ładnie wysrebrzane, jest tutaj gałązka lub kawałek, powiedziałbym, tego drzewa sandałowca właśnie z jego owocami. Bardzo fajnie to wygląda. Osobiście mają jeszcze w ofercie produkty właśnie mydła do golenia, chodzi mi o zapach, czyli aloe vera, aloes oraz rokitnik, jeśli się nie mylę. Rokitnik jest również na moim celowniku, ponieważ bardzo, bardzo zyskuje bardzo dobre recenzje wśród fanów właśnie produktów Miule. Ja na pierwsze z waszego polecenia poszedłem po prostu w drzewo sandałowe. Mamy dobry sezon, koniec roku, zima, więc myślę, że warto mieć je w swojej kolekcji i również dla was je pokazać na filmie. No i cóż, są dwie lub trzy opcje zakupu mydła od Miule. Można kupić sobie, tak jak u mnie widzicie tutaj, taki refill, czyli takie uzupełnienie. Samą kostkę mydła wrzucić do zwykłej, najzwyklejszej miski z Pepco na przykład i cieszyć się goleniem. Przyjeżdża ona, przychodzi lub odbieramy ją z paczkomatu właśnie w takim oto kartonowym opakowaniu. Ja na pamiątkę zachowałem sobie oryginalne opakowanie od mydła. Zobaczcie, jest owinięte bardzo ładnie w taki pergamin. By ono, że tak powiem, nie dostało dodatkowej jakiejś dawki wilgoci być może. Bardzo, powiedziałbym, taka dyskretna elegancja. Samo opakowanie kartonowe, cena to około 20,
20-25 zł, jeśli się nie mylę, więc tutaj mamy naprawdę, no, powiedziałbym, no, niewygórowaną cenę, jak za produkt, który oferuje 65 gram mydła. Jest to w takim oto składzie. Widzimy, że mieści się ono w Niemczech, w miejscowości, o Boże, Stützgrün, powiedzmy, Hans-Jürgen Müller. Wydaje mi się, że właśnie nazwa pochodzi tutaj częściowo też od nazwiska. Ten pan, jak na swoim, że tak powiem, kanale YouTube'owym autorskim Müller pokazuje, jest dzisiaj trzecim w pokoleniu, bo od 1945 roku, czyli zaraz po wojnie, zaczęto produkować w tej małej miejscowości niedaleko, położonej niedaleko granicy czeskiej, ale też bardzo blisko granicy polskiej, więc jeśli ktoś by chciał na przykład pojechać na wycieczkę, zobaczyć sobie tę fabrykę, to naprawdę nie jest to daleko. Wystarczy sprawdzić na mapie kilka ładnych kilometrów i jesteśmy już w samym sercu Miule, niedaleko Chemnitz. Także tutaj no, jest to taki cel, który chodzi mi po głowie, że tak powiem, żeby to odwiedzić. Miule. Także dzisiaj drzewo sandałowe. Drugą opcją w ich ofercie jest przede wszystkim ten oto ceramiczny tygielek, który również w mojej ocenie jest taką dyskretną elegancją. Jednak trzeba przyznać, że Niemcy potrafią w te opakowania. Oni naprawdę bardzo fajnie nie robią takich mega krzykliwych etykiet. Mi się to podoba. Jest to takie po prostu z gustem, ładne, ładnie wydane. Widzicie, mamy ceramiczny tygielek, porcelanowy tygielek, jak sama nazwa, jak tutaj twierdzą. Można to przeczytać: made bowl made of porcelain, więc wykonany z porcelany, bardzo ładny produkt. Muszę przyznać, że gustownie to wygląda i na pewno, jeśli byście chcieli wybrać na przykład, tak jak wybieracie, tą jedyną maszynkę do golenia z ich oferty, no to w mojej ocenie jest to jedno z ładniejszych tygielków do golenia w całym świecie tradycyjnego golenia. Naprawdę bardzo ładnie się to prezentuje, wszystko ładnie spasowane. Biel i odrobina znaczka Miule na samym środku. Naprawdę ładnie to wygląda, gustownie, czyli ten taki charakterystyczny znaczek w postaci młyna. Więc zdejmuję wieko i tutaj w środku kryje się jeden z trzech dzisiejszych bohaterów mojego odcinka, czyli mydło. Mydło do golenia, które jest, pozwólcie, że odstawię ten ceramiczny tygielek, mydło do golenia, które jest mydłem potrójnie mielonym, twardym na wskroś, powiedziałbym twardym i ciężkim do wyrobienia. Wcale nie. Mydło bardzo proste, jeśli chodzi o wyrobienie piany, a recepturą na wyrobienie piany z tego mydła jest tylko jeden ciekawy sposób, który już Wam pokazuję. Odstawiam na chwilę i zaraz do Was wracam. Jak widzieliście przez chwilkę, skoro wybrałem dzisiaj takie produkty razy trzy do golenia, wybrałem również produkt, który charakteryzuje się z nazwy, jak sama nazwa wskazuje. Jest to produkt kojarzący mi się co prawda z piłką nożną, bo tak zawsze mi się kojarzył, ale wielu z Was dopytywało o ten produkt, żebym go pokazał. No i tak stwierdziłem, że skoro dzisiaj mamy coś razy trzy, a piłkarz, który strzela trzy gole w jednym meczu, strzela tak zwanego hat-tricka. Więc dzisiaj wybrałem po goleniu chyba najbardziej, że tak powiem, najbardziej popularną zwodę po goleniu, ale również linię kosmetyczną z początku lat 90., czyli hat-trick. Hat-trick, który przez wielu z Was jest znany, jest popularny przede wszystkim w Niemczech. Jest to jedna również z najpopularniejszych wód po goleniu, ale również kosmetyków wśród tych, powiedziałbym, ludzi po 30, 40, 50. Wszyscy ci, którzy lubią takie klimaty właśnie,
hat-trickowe, o których opowiem już po samym goleniu, no to myślę, że czym prędzej polecam podlecieć do Action, bo jest on tam w cenie chyba 13 zł, więc woda, która poleca się dzisiaj, jest również niedroga, a jest solidna. No i po goleniu wybrałem coś również z germańskiego rytu, czyli Haslinger, drzewo sandałowe, balsam po goleniu, a do wyrabiania piany użyję dzisiaj no niezastąpionego pędzla, który może służyć mi jako chyba ten jedyny do wyrabiania piany z mydeł do golenia potrójnie mielonych, twardych, czyli Semok 1470 z włosiem Best. Tak ono się tutaj właśnie moczy przez tą chwilę, jak z Wami rozmawiam. No i tak, czym prędzej rozbieram tą trzyczęściową, dyskretną piękność i wkładam już. Nawet na opakowaniu napisano, zobaczcie, data produkcji. Data produkcji to 23 marca 2021 roku. Więc opakowanie plastikowe, fajne. Żyletki Mule owinięte w taki, powiedziałbym, dość gruby, solidny, wiecie, niemiecki pergamin. U nich jest wszystko lepsze. Także zobaczcie, tak wygląda owa żyletka. Nie ma ona żadnych oznaczeń, że tak powiem, ostrzenia. Jest tylko napisane Mule Razul Kultur, czyli kultura golenia. No i taką kulturę golenia dzisiaj od Mule będę starał się Wam tutaj zaprezentować. Żyletek Mule tak naprawdę używałem kilka razy w swoich takich goleniach na poza kamerą i nie były to jakieś super, ekstra, przepiękne, powiedziałbym, giga, mega i tak dalej golenia, ale wspominam bardzo fajnie te żyletki, naprawdę przyzwoite, solidne. Były one oczywiście w komplecie w tym oto szarym opakowaniu, również taka dyskretna elegancja, bo w takie opakowanie jest pakowana maszynka Mule R106, której dzisiaj będę używał. No i cóż, mi nie pozostaje nic, jak tylko tą zawiesinę, która się tutaj wytworzyła na powierzchni tego mydła, użyć, nalać na rękę, umyć twarz i użyć jako tak zwany pre-shave. Wiem, że to taki może troszeczkę głupi tip, ale radzę przytrzymać kciukiem ten krążek mydła, bo on tutaj podczas przychylania Wam po prostu nie wypadł do umywalki. Zobaczcie, sam pre-shave, sama woda, powiedziałbym, która jest nasączona tym powiedzmy zawiesiną z mydła, wytworzyła już pianę. Więc ręcznik oczywiście tematyczny, prosto z samego Hamburga, tutaj od Tomka, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Więc tak, ja może zejdę na dół z kamerą i będę wyrabiał tutaj tę pianę. Pokażę Wam, jak nabijam pędzel. Więc zobaczcie, wyciągam pędzel z wody, wyciskam go z nadmiaru. Jedno strzepnięcie. Pędzel oczywiście siedział w wodzie przez jakieś dobre, niech zerknę, 14 minut i 12 sekund, więc czym prędzej, bo dzisiaj się rozgadałem na tym. Zamiast przejść do rzeczy od razu, no ale wiem, że dużo z Was, dużo moich widzów, których bardzo serdecznie pozdrawiam, którzy oglądacie mnie regularnie, komentujecie moje filmy, właśnie dopytywało o takie golenie
z marką Miele. Ja osobiście właśnie, jeśli miałbym Wam coś polecić fajnego, coś co naprawdę da Wam dużo frajdy z golenia, no to właśnie zakupić sobie taki porcelanowy tygiel. Wybrać oczywiście według własnego gustu zapach, czy to aloes, czy to mięta z grejpfrutem, z tego co pamiętam, rokitnik, lub też drzewo sandałowe, które ja osobiście polecam. Polecam ze względu na bardzo ładny zapach. Nie jest to samo drzewo sandałowe. W mojej ocenie jest tutaj troszeczkę więcej się dzieje. Tak bym to określił. Zapachowo pędzel nabity. Więc zbiorę oczywiście to, co zostało tutaj. Tygielek fajny przede wszystkim. Bardzo dobrze leży w dłoni. Co jeszcze zasługuje na jego taką, powiedziałbym, na jego plus. Przede wszystkim bardzo łatwy w czyszczeniu. Można wyciągnąć ten niewielki krążek, wyczyścić, przełożyć już umyte mydło i niech sobie odpoczywa do kolejnego golenia. Lub też zostawić w ten sposób. Myślę, że tutaj nic z tym mydłem się nie zadzieje. Jest to klasyczny krążek mydła. Jeśli dobrze pamiętam, mocno glicerynowe jest to mydło, więc ono da nam masę poślizgu. Dobrze, więc tak, widzicie, przełożyłem sobie na twarz te kawałki piany, biorę tutaj to, co mam w pędzlu, rozcieram po twarzy na tak zwanego malarza. Mydła w bazie są właśnie takie, w mojej ocenie są to mydła glicerynowe i one uwielbiają ciepłą wodę. Im będziemy mieli cieplejszą wodę w kubku, ale oczywiście nie przesadzoną, tym ta piana w mojej ocenie będzie lepsza. Gliceryna i ciepła woda lubią się nawzajem, z tego co zauważyłem, a użyłem sobie ostatnio tego mydła. Łamiąc troszeczkę moje świąteczne postanowienie. Bo jak wiecie, mój świąteczny sezon przebiegał w klimacie cytrusów, bergamotki spod znaku. Pamiętacie? Kremu mydła od Saponificio, Vignoli, Antigua, Ricetta w połączeniu z Cellą dały po prostu takie golenia, że ja również tutaj muszę przyznać, że nie chciałem niczego zmieniać. Tak mi się dobrze tym goliło, więc używało przede wszystkim. Ale mówię, czas iść dalej, czas użyć czegoś, czego jeszcze nie używałem, czegoś co będę chciał dla Was nakręcić. No i jest. Mówię, teraz czas na Miele, jest koniec roku. Więc chciałoby się powiedzieć, czas podarować sobie odrobinę luksusu. Cóż mogę powiedzieć? Jeśli chcecie zacząć przygodę z mydłami do golenia, nie z kremami, to naprawdę zacznijcie od mydeł Edwin Jagger właśnie lub Miele, bo to jest to samo, tylko różnica w opakowaniu. Tutaj Edwin Jagger niestety proponuje nam tylko refile lub takie plastikowe zakręcane tygielki, które no nie oszukujmy się, nie wyglądają najbardziej atrakcyjnie. No i tutaj moją uwagę na pewno zwrócił ten porcelanowy tygielek właśnie z Miele, który jak go tylko zacząłem, wiedziałem, że kiedyś będzie w mojej kolekcji, więc tym bardziej się cieszę. No i dodajemy wody. I uwierzcie mi,
banalnie proste mydło. Myślę, że nawet początkujący tutaj adepci tradycyjnego golenia, którzy mają za sobą podstawowe kremy do golenia, takimi jakimi są czy to Vars, czy Palmolive, tutaj docenią jakość tego małego 65-gramowego mydlanego krążka w przepięknym ceramicznym tygielku. Zobaczcie, piana tworzy się sama. Tutaj chwilę wystarczyło pokręcić, dodać wody i mamy pianę. Zobaczcie, wzorową. Naprawdę tutaj zawsze w tych produktach Miele podobało mi się to, że oni trzymają naprawdę solidny poziom za niewygórowaną cenę. Zobaczcie, w połączeniu z dobrym jakościowo pędzlem, jakim jest Semok 1470, a jest on wręcz stworzony do... Bo już poczułem smak mydła, więc muszę tutaj zadziałać. Więc on jest stworzony wręcz tutaj do takich, do budowania piany na twarzy, właśnie z takich twardych mydeł. I zobaczcie, piana bezproblemowa. Tutaj naprawdę czysta przyjemność golenia. Więc moczę maszynkę, rozgrzewam ją pod bieżącą wodą. No i już, Miele. Tak, zobaczcie, tak to się prezentuje wokół kamery. Piana nieopadająca. Jeśli chodzi o zapach, bo tutaj należałoby, to jest dobry moment, by przejść do analizy zapachu. Sam krążek po rozpakowaniu, bo jest on jeszcze zamknięty w takiej, powiedziałbym, foliowej owijce, gdzie nie ma się dostać powietrze ani wilgoć dodatkowo, no to muszę przyznać, że naprawdę po rozpakowaniu mydło i jego zapach dość subtelnie pachnie. Pachnie delikatnie, to nie jest zapach, który będziecie czuli po prostu w całej łazience. Naprawdę jest to subtelne, delikatne, powiedziałbym w skali od 1 do 10. W skali mojej intensywności obstawiłbym tak 3 na 10. To jest taka intensywność. Powiem szczerze, że przypominam sobie te żyletki. I tutaj. Jeśli chodzi o w porównaniu na przykład do tritów, no to jest niebo a ziemia. Tutaj Miele naprawdę zrobiło, powiedziałbym, zrobiło bardzo dobre żyletki. I muszę przyznać, że goli mi się nimi równie dobrze jak giletami. Słuchajcie, na twarzy zostaje naprawdę fajny, tłusty poślizg, ochronny, tutaj nie mam się do czego doczepić. Jak za cenę tak niewygórowaną, to naprawdę, uwierzcie mi na słowo, otrzymujemy naprawdę bardzo przyjemny, jakościowy produkt w postaci krążka mydła. Wiadomo, że ten w tygielku, ten tygielek, za ten tygielek trzeba niestety słono zapłacić. O, tutaj w granicach 100 zł, jeśli się nie mylę, więc tutaj jest to kwestia, że tak powiem, indywidualna. Ja go chciałem mieć, więc go zakupiłem. Oczywiście
Gdy przyjechał, to nie mogłem się nadziwić. Naprawdę bardzo ładny widok. Lubię takie właśnie subtelne klimaty. Zobaczcie, piana z tego mydła wyciśnięta z pędzla. Gdybym golił głowę na przykład, to pewnie jeszcze by spokojnie wystarczyło. Sam zapach, powiedziałbym, bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny, nienachalny. Nie jest to taka intensywność drzewa sandałowego, jaką w swoim życiu spotkałem na przykład w produktach Prorazo lub też drzewa sandałowego innych marek. Muszę tutaj przyznać, że jest to jeden z najbardziej delikatnych, subtelnych. Myślę, że większość Was facetów być może nie wyczuje aż tak mocnego tego aromatu drzewa sandałowego, ponieważ no jest on po prostu słaby. Ale też mi się tak wydaje, że tutaj nie postawiono na głównym założeniem producentów z tego małego, z tej małej mieściny, której nazwy nie jestem w stanie wypowiedzieć. No tutaj obstawiam, że właśnie postawiono na właściwości, by to było naprawdę dobre jakościowo. Zapach to nie jest pierwszorzędna sprawa u nich. Tak samo pamiętacie, było w przypadku mydeł Haslingera. Tam również zapach był bardziej subtelny. Właśnie, dobra myśl. Tutaj właśnie intensywność zapachu jest na poziomie mydeł Haslingera. Tak bym je tutaj porównał. I wydaje mi się, że właśnie reprezentują one podobny, solidny poziom. Łatwość wyrobienia. No to czas na zimną wodę. Zimną, lodowatą. Okej, zimna woda. Zdrowia doda, mówi to stare polskie przysłowie, więc ja również stosuję się do tej zasady. I tak, samo golenie, powiedziałbym, w przypadku produktów Miele dla mnie jest bezproblemowe, naprawdę bardzo, bardzo przyjemne i przeze mnie polecane. Więc jeśli chcecie sprawić sobie na przykład noworoczny prezent, no to mydła Miele naprawdę się polecają, a szczególnie w tym urokliwym, powiedziałbym, bardzo ładnym porcelanowym tygielku. Dobrze, po samym goleniu zobaczcie, maszynka Miele R106, no będzie tutaj do czyszczenia, pędzel już umyty, więc czas teraz na tego jegomościa również. Bardzo, powiedziałbym, bardzo to jest za małe słowo. To jest, powiedziałbym, taki mały hegemon wśród krajów germańskich. Naprawdę, czy to w Austrii, czy w Szwajcarii, czy w Niemczech, czy w Holandii właśnie, bo tam jest produkowany w miejscowości Breda, jest produkowany ten Hattrick. U nas do dostania na przykład w Rossmanie, w Action, w takim ciekawym sklepie, w którym bym się go nie spodziewał, a go spotkałem, za całe 13 zł. Więc jeśli producenta samego kojarzę, ponieważ jest to ten sam producent, który
który produkuje wodę po goleniu Pitralon, więc cedrowy klasyk, który ja osobiście uwielbiam. Więc spodziewam się tutaj, że będzie w tej wodzie coś takiego, co naprawdę lubię, co spotykają właśnie w tych produktach stricte niemieckich. Sam Hattrick mówi o sobie, że Männlich Herb und, o Boże, Hattrick Classic Aftershave erfrischt und entspannt die Haut nach der Rasur. Tak tutaj nam Niemcy podpowiadają. A mamy również po polsku, więc Hattrick Classic, płyn po goleniu, ekscytujący męski zapach, który odświeża i działa łagodząco na skórę. I przy tym pozostańmy. Tutaj mamy dodatkowo skład, który oczywiście, tak jak mydła, znajdziecie pod, w opisie pod moim filmem. Hattrick, klasyka lat 90. bardzo popularny w PRL-u, do dostania oczywiście tylko w Peweksie. Po tym czasie, czyli z początkiem lat 90., gdzie ja już pamiętam, gdzie byłem dzieckiem, bardzo często puszczana była reklama Hattricka, w której pani śpiewała, że cały dzień za mną chodzi, więc tutaj również na końcu film, na koniec filmu zostawię Wam samą reklamę, byście obejrzeli, dla tych, którzy są młodsi wiekiem, którzy mają właśnie, nie znają tej reklamy. W tamtych czasach, powiedziałbym, była bardzo ona uzależniająca i chyba wszyscy faceci ją śpiewali, więc Hattrick, kryza, nakrętka, zobaczcie, leci po niemiecku, czyli po kropelce. Po kropelce tutaj za dużo nie wyleci. Sam zapach, klasyka. Klasyka zapachu szyprowego, klasyka zapachu Fożer. Zapomniałem również o Czeskiej Republice, w której ten zapach również swego czasu, tak jak i u nas, bił rekordy sprzedaży. Aż w Czechach, pamiętam, czytałem jeden z artykułów, w którym opisywano, że Hattrick był na tyle popularny, że postanowili po prostu zrobić pod swoją własną marką. Dzisiaj powiedziałbym, Hattrick odnajdywany jest właśnie w zapachu Diplomat Classic, którego kupiłem w Pradze. Jest tam wytwarzany i powiedziałbym, że są to ze sobą bardzo podobne zapachy, czyli mamy początkowy cytrus, potem troszeczkę ziół, takich jak tymianek, rozmaryn, lawenda. Na sam koniec zaczyna nam bardzo przyjemnie tutaj gdzieś w tyle operować drzewny zapach, powiedziałbym, takiego drzewa cedrowego, właśnie, które nadaje takiego, powiedziałbym, fajnego, przyjemnego zapachu. No i troszeczkę drzewa sandałowego, które właśnie znajduje się tutaj w produkcie Mule. Jeśli byście chcieli zestawić te dwa ze sobą produkty, to naprawdę polecam, pasują idealnie w mojej ocenie, mojego nosa. Dodatkowo woda jest z tych, które ja naprawdę bardzo lubię, które odnalazłem właśnie w Pitralonie, które odnalazłem w wodzie Speck austriackiej, tak, jeśli nie mylę, czy też niemieckiej. Jest ta cecha wody suchej, nakładasz po chwili, wszystko się ulatnia, zostaje bardzo ładny zapach, to przede wszystkim bardzo świeży, a dodatkowo skóra w ogóle się nie lepi, jest, powiedziałbym, taka jak u niemowlaka. Więc cóż, czas na balsam, odrobinę balsamu z Haslingera, którego też zawsze sobie wstrząsnę. I właśnie balsam z Haslingera tutaj bardzo fajnie również komponuje się zapachowo z całą dwójką produktów użytych wcześniej. Balsam, który nie jest takim tłuściochem, nie jest takim zalepiaczem skóry, tylko właśnie, który się wchłonie i pozostawi skórę właśnie odżywioną, nawilżoną, lecz nie lepiącą. Więc dzisiaj ode mnie takie oto ciekawostki, które mam nadzieję przypadną Wam do gustu i które pewnie starzy wyjadacze w tradycyjnym goleniu już znali, używali, nic nowego przed nimi nie odkryłem, ale wszystkim tym, którzy być może dzisiaj pierwszy raz oglądają mój kanał, bardzo serdecznie polecam tę całą trójkę, którą użyłem, bo są to naprawdę bardzo dobre, jakościowe, niedrogie i
godne polecenia produkty. Także dziękuję za dzisiejszy odcinek i oczywiście widzimy się już niedługo w następnym odcinku, który dla Was przygotowałem również z bardzo ciekawymi produktami. Także dziękuję, do następnego, cześć! Tak świeżo, tak przyjemnie, skąd ja to znam? Czym pachnie ten pach? Haczyk, haczyk. Ten zapach za mną chodzi, nie mogę się uwolnić. Haczyk, haczyk. I marzę, by codziennie. Haczyk, haczyk. Ten zapach za mną chodził, wciąż uwodził mnie. Ten zapach za mną chodzi.